Dzięki jak najbardziej wytrwałym, że jesteście tutaj z nami na naszym panelu o, o rekrutacji, o tym jak my jako fanderzy podchodzimy do tego. Ja będę pewnie pytał Was właśnie o ten gut feeling i o to jak to wykorzystujecie przy, przy rekrutacji. Ale chciałbym zacząć może od, od fakapów w rekrutacji. I, i, za, i, za, I zacznę od może, może jednej, jednej historii, bez, bez podawania oczywiście nazwisk. Natomiast my się z Patrykiem w zasadzie po raz pierwszy tutaj widzimy na żywo, ale poznaliśmy się już wcześniej, w dosyć nietuzinkowych okolicznościach. Tak, ja, ja mogę powiedzieć, że to mniej więcej wyglądało tak. To będzie analogia, ale żebyście sobie wyobrazili powagę sytuacji. Spotykaliśmy się z tą samą kobietą i przez jakiś czas totalnie o tym nie wiedzieliśmy. Można powiedzieć, że ja już byłem po ślubie. E, tutaj Piotrek się Ja myślałem, już, że e, też już jestem po ślubie. E, ale był e, jakby na, na poziomie oświadczyn e, i, i możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy pewnego razu e, jest wieczór, e, leżę sobie w łóżku, przeglądam sobie e, stoiski na Instagramie. Moje. E, Piotka. E, jest to spotkanie, e, tak powiem, rodzinne. Tutaj teściu siedzi, teściowa. Wszyscy planują sobie życie. No i widzę moją żonę obok Piotka. Rozmawiają sobie o różnych rzeczach, i za każdym razem jak jest telefon w stronę mojej żony, moja żona robi coś takiego. i Zastanawiam się, coś, co jest nie tak. Nie wiem, czy życie batka piecucha zaangażował się w jazz Join. Ja batka znam bardzo dobrze z Dwantę, on mnie tam zatrudnił i tak zresztą powstał wistofront. Więc dzwonię do Batka na drugi dzień mówię, słuchaj, widziałem żonę, jakby tam jakiś consulting coś. Batek mówi, tak, 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 consulting Więc ja już wiedziałem, że coś jest nie tak. I wtedy tak. jakby zaczęła się cała machina, więc tak, może możesz yy, drugą część. Jasa, ja, ja ja dopowiem drugą część. Mianowicie... Słuchajcie, wiecie jak to jest, jeżeli chodzi o rekrutację, szczególnie na... To, to co ciekawe, to nie mówimy tutaj o rekrutacji na stanowisko, powiedzmy, e, juniorskie, regular, czy jakiś mid-level, tak? Ja, 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 ja szukałem Heda IT. I heda, I heda produktu. W zasadzie kluczowej roli do obsadzenia w kontekście budowania firmy produktowej i rozwoju naszego, naszego produktu. No i naprawdę bardzo długo prowadziłem tą rekrutację. Tutaj widzę kolega z działu IT, że Szenec już piwko otwiera ma bekę. Absolutnie się nie dziwię, bo wydawało mi się, że znalazłem tego kandydata. Rozmawiałem z tym kandydatem naprawdę yy, kilka miesięcy i był to zdecydowanie najlepszy kandydat dlatego stwierdziłem, że w sumie nie będę rekrutował osobnej osoby na Head of Product i Head of IT, bo ta osoba skupia w sobie te kompetencje. I ten kandydat był bardzo bardzo zaangażowany też w rekrutację do nas. Brał udział w wielu rozmowach rekrutacyjnych, wykonywał wiele różnych zadań. Wiele razy się z nim spotykałem <grym> też i tam była, tam była taka sy sytuacja właśnie, że ten kandydat mówi, że jeszcze pracuje w poprzedniej firmie i mm, tak naprawdę wolałby, żebyśmy, e jeżeli chcieliby sprawdzić to tam poprzednich, powiedzmy, pracodawców, ale w tej obecnie jeszcze by nie chciał mówić, że, że odchodzi. Więc... Y nie drążyliśmy jak, jak wygląda sytuacja właśnie kandydata w tej firmie. No i miałem gdzieś tam na przełomie półrocza w pierwszy weekend nowego w pierwszy weekend trzeciego, trzeciego kwartału mam taki wyjazd zawsze z menedżerami gdzie podsumowujemy sobie pierwsze półrocze i planujemy kolejne półrocze. No i wziąłem też właśnie tego mojego pierwszego head IT, z którym już podpisałem umowę. Na ten wyjazd, żeby pokazał swoją wizję na budowę produktu. W międzyczasie też muszę Wam powiedzieć, że zredukowaliśmy team i w ogóle go cały przemodelowaliśmy zgodnie z tym, jaką on chciał wdrożyć filozofię. Więc zredukowaliśmy team o 30%, 30%, bo chcieliśmy dać jemu przestrzeń do tego, żeby zbudował ten, ten zespół. On też polecał ludzi ze swojej poprzedniej pracy do nas, których my też już zatrudnialiśmy. No, no i wtedy właśnie był ten wyjazd. Ja jestem dosyć aktywny w socialach, więc czasami zrobię jakieś zdjęcie. Dostałem informację: to, że tego dada, słuchaj, Piotr, jest co. Ja to nie wiem, czy, w tej, w, czy to by było dobre, żeby z tej firmy ludzie widzieli, że ja jestem w tym. firmie. że nie no dobra, spoko, nie będę gdzieś tam umieszczać Ciebie na zdjęciach. Ja sobie zdaję sobie parę że ja nie znam nikogo z tej firmy. Więc podejrzewam, że nikt z tej firmy mnie akurat nie, nie obserwuje. No ale okazało się, że się nie odezwał do mnie. Nikt z tej firmy tylko się odezwał właśnie Patryk. Eee, właśnie z takim, z takim pytaniem, o co, o, o co tutaj chodzi. I w zasadzie to jeszcze wcześniej rozmawialiśmy z, z Head of People z View Storefront, gdzie dostałem właśnie takie pytanie, właśnie, okej, okay, co robi ta osoba? U mnie Ja mówię, no jak to, co? To jest mój nowy, wiecie, Head IT pokazuje nam strategię na rozwój i tak dalej, nie? I u Was to tak samo było? Zapytałem. Tak, więc u nas było bardzo podobnie i ja rekrutowałem kandydata przez prawie 6 miesięcy na poziomie VP Engineering. Była to bardzo ciężka rekrutacja, która zjadła mi mnóstwo czasu i też uważałem, że był to świetny kandydat. Bardzo mi się podobało, że kandydat był z Polski, bo potrafił zrozumieć naszą kulturę i też miałem takie wrażenie, że... No my chcemy budować nas inżyniering w Polsce, uważam, że mamy świetnych programistów i że ta osoba będzie przyciągać ich jeszcze więcej. Więc no my byliśmy w sytuacji, że ta osoba pracowała już u nas prawie dwa miesiące i też nie mogliśmy zrobić reference check z jakiegoś powodu z poprzednią firmą. I wydaje mi się, że to jest taka puenta, że my na przykład teraz w umowach wprowadziliśmy taki zapis, że OK, nie robimy reference check w firmie, gdzie kandydat. Akurat pracuje, bo załóżmy, robimy headhunting, chcemy wyciągnąć, ale po podpisaniu umowy, my robimy ten reference check i gdyby coś wyszło nie tak, to są kary finansowe, więc bardzo dużo takich rzeczy wprowadziliśmy, żeby gdzieś to tam zmienić, i wtedy my już wiemy na etapie podpisywania oferty. Skoro taki kandydat wie, że my zrobimy reference check, to po prostu my się o tym dowiemy. Okazało się, że firma, której nie mogliśmy zrobić reference check, zrobiła contract bridge. Termination, została ta osoba zwolniona za bardzo wiele, bardzo złych rzeczy, i dokładnie to samo stało się z nami. Nie? Tak, dokładnie. Ja też, ja też powiem, że może że może też trochę rozmowy z Kasią, bo wiecie, to było taka. Ja powiedziałem Head of People z Front, że, słuchaj, no, bardzo dziwna sytuacja, ale z tego co ja wiem, bo ja zadzwoniłem od razu do, do, do tego naszego przyszłego, niedoszłego heada IT i mówię: Kurde, what the fuck, nie? O co tu chodzi? Bo po prostu zbieram szczękę z podłogi, nie? A on mówi: No tak, Piotr, słuchaj, a tak długo ten proces rekrutacji trwał, że już myślałem, że się nie dostanę. No, prowadziłem inne rozmowy rekrutacyjne, podpisałem umowę i już nie wiedziałem, jak z tej sytuacji wyjść ale ja nie chcę w tej firmie pracować i ja chcę pracować u ciebie, nie? Ja mówię, stary, no nie wiem, co mam w ogóle myśleć o tej sytuacji, nie? Pogadamy, pogadamy jutro, bo to był już powiedzmy wieczór i o 8 rano byliśmy na gdzieś tam, czy tam na jedną rozmowę, później o 12 na kolejną. No, natomiast ja dostałem taką informację, nie? No i rozmawiam z Kasią od ciebie właśnie i kom, komunikuję jej to, że nie wiem... O co chodzi z tym kandydatem i czemu on się tak pogubił, nie? A teraz powiem to, co powiedziała Kasia, i to jest w ogóle hit, nie? I tak Kasia mówi tak: Piotrek, ja od tygodnia płaczę, nie? Ja mówię: Jezu, czemu? Słuchaj, ten kandydat on rzeczywiście powiedział, że nie może u nas pracować. I teraz czemu? Jakieś pomysły? Bo ma raka. I powiedział mi, że za miesiąc zaczyna chemioterapię, że on zrobi wszystko, żeby pozamykać tematy, że jakby on w ogóle nie chce nas obciążać finansowo. A ja od razu o tym, jak on mi po, o tym powiedział, no to dzwonka z inwestorami, e, przerzućmy go z B2B na UOP, żeby dostawał od nas jakieś finansowanie, resztę dostanie jakby z ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. O nie, 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 że w ogóle super, że jestem wzruszony, ale ja nie chcę, nie? No... No właśnie, no ten kandydat właśnie tak mówił, że ne, ja już ja sobie z tego co Kasia mówiła, że ja sobie znajdę jakąś firmę na etat spokojną, tam dopracuję, nie. Eee, i, I wiecie, i tam jeszcze, tam jeszcze był ten case, że my go wzięliśmy na trzy dni na wyjazd z naszym core teamem, gdzie omawiamy strategię rzeczy. No, i się okazało, że on musiał wziąć wolne w biurze żeby a, tam przyjechać. A, a mi powiedział, że ma teraz bardzo dużo badań, żeby mu dobrze dobrali chemioterapię. Tak, że jedzie w, do kliniki sprawdzić markery nowotworowe. Wyobrażacie to sobie? No, naprawdę, to jest taki poziom, taki, taki, taki level Mindfucka, nie? I ja. No i tutaj siedzi Karolina też, która brała udział w tych wszystkich rozmowach. Wiecie. Hmm, też, też była taka sytuacja, że mówię: Dobra, masz się spotkać z naszym head of people i po prostu powiedzieć o do, 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 po prostu całą prawdę, e, jak to było. No, i tam były też przekręcanie tego, że powiedział, że no widzisz co, ja powiedziałem w biurze, tam nie będę pracował. Ja powiedziałem jakiś tam healthy issue. Nie? <ścoughs> Dosłownie, nie? Na takiej, na, takiej, na takiej zasadzie healthy issue. No to taki, taki tam minorowy healthy issue, nie? No, no i siedzimy z tym, z tym kandydatem na na, z, z, z kandydatem na rozmowie, gdzie, gdzie po prostu, no, z, z, zadaliśmy mu pytanie, tak? Inaczej, on sam powiedział już, tak? Ja się pytałem, słuchaj, co z tym rakiem? on ja mówię, no, że, że zmyślił to, nie? Bo, bo nie wiedział po prostu, nie wiem, no to już jest. Naprawdę no, najbardziej absurdalna historia, w jakiej uczestniczyłem, i to jeszcze taka ważna tutaj, Róża pokazywała, jak bardzo kosztuje e, stanowisko e, obsadzanie razy X. E, u, nas to, u nas to to było chyba pewnie razy ze 30 pewnie biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, u Was, u was też biorąc pod uwagę. No, dalej rektutujemy. E, tylko, że ja teraz już stwierdziłem, że chyba wezmę sobie od razu CTO, żebym się nie musiał e, później przejmować rekrutacją VP engineering, nie, więc bardzo dużo nas to kosztowało. Tak, no więc, więc to jest taka, taka historia i przez rok naprawdę ja już, już sobie mówię, że będę sprawdzał na takie kluczowe stanowiska chyba nawet i oceny z podstawówki po prostu e, i będę taki robił background check, ale tak e, nawet e, naprawdę jeżeli kandydat myślę, że są sposoby na to, żeby nawet w sytuacji, gdy kandydat obecnie pracuje w danej firmie i jest on w procesie headhuntingu, a się okazało, że on w tam, tak naprawdę w tamtej firmie nie pracował już od lutego a mówimy o sytuacji z lipca, nie? gdzie on mówi, że on jest tam cały czas na jakimś wypowiedzeniu. Nie? No więc, słuchajcie, z pewnością naszym takim lessons learned jest to, żeby robić po prostu ten background check, referencje, i nawet jeżeli kandydat jest wyciągany z jakiejś firmy. No to są sposoby na to, żeby, żeby poznać od innych osób po prostu informacje o tym kandydacie, i to po prostu trzeba. Trzeba robić i ja na pewno będę to, to robił. Patryk myślę, że też. No i taką, taką smutną historię na początek chcieliśmy po prostu zacząć ten, ten panel. No, ale tak wygląda rynek nie? jakby dużo o tym mówiła, że czasami czujemy tak dużą ekscytację, że przymykamy oczy na wszystko inne. Ja się tego nauczyłem The Hardway, Piotrek też i wydaje mi się, że takiej, takiego no, mistake'u już raczej nie zrobimy, nie? Tak, nie zrobimy, nie zrobimy. Nie będziemy tutaj mówić zmienię nazwiska o tym kandydacie, oczywiście. Natomiast tak, ja pamiętam jeszcze jak on o no, no, strategii na budowę tego działu IT, bo my musieliśmy pod niego zmieniać technologię, wiecie, odłożyliśmy tam nouda, chcieliśmy wejść w dotneta. Okazało się, że zaczęliśmy. Mieliśmy, byliśmy byliśmy chcieliśmy zatrudniać ludzi, których on polecił, których okazało się, że on nie mógł polecać, bo on miał e, część umowy, której nam nie dał, by, na przykład to byli ci tam ludzie, nie? Wiecie, no to by, by jakiś hardcore w ogóle. I sam mówił też, że on będzie chciał, żeby ludzie przychodzili do pracy, bo wiecie, teraz programiści mają po dwie, trzy roboty, nie? i nie może tak być, nie? Naprawdę, naprawdę tak on tak, tak mówił, nie? więc to jest jakiś naprawdę kuriozum, e, także to, to taka lekcja od nas, sprawdzajcie naprawdę referencje po, po, po takich kluczowych stanowiskach e, i słuchaj, jest z nami też Piotrek Sosnowski. Cześć, 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 cześć. cool story, naprawdę cool story. Ja, ja nie mam takich przypałów ostatnio, ale ciekawa historia. Panowie. Tak, e <noise> e tak, to taki, taka, taka skromna inwokacja i takie skromne intro. Słuchajcie, tak, ja e jeżeli chodzi właśnie może krótkie. Zabrakło krótkiego intro z naszej strony. U nas to, to było Johnny dobre. To było, to było dobre intro, tak. U nas z RZZNIT w tym momencie jest ponad 200, 200 osób, no i budujemy tą organizację już od 5 lat i też w zasadzie z roku na rok, żeby się z kontekst. urośliśmy tak prawie trzykrotnie z 80 do w zasadzie ponad 200, 200 osób, więc to tak w skrócie, w skrócie o nas. Robimy portale pracy z Ti Rocket Joss, prawdopodobnie kojarzycie i, i korzystacie. Eee... Tak, Patryk... ja e, nazywam się Patryk Piątek, ale na linku. Patrick Friday. E, mogę opowiedzieć historię gdzieś tam na boku, e, ale ogólnie mój e, profesor z uniwersytetu tak mnie nazwał, bo sobie w Google Translate pisał moje imię i nazwisko. E, w Justofront zajmujemy się frontendem dla e-commerce. Tworzymy nową kategorię, którą nazywamy frontend as a service. Zrobiliśmy spin-off z agencji, która nazywa się Divante pod koniec 2020 roku. Pozyskaliśmy wtedy seat na poziomie 1,5 miliona dolarów, 7 osób w zespole. W tym momencie mamy chyba około 110 osób, a praktycznie rok temu po otrzymaliśmy około 18 milionów dolarów na, na inwestycje, więc też dosyć szybki wzrost. Teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie troszkę próbujemy to celowo wyhamować. Złożyło się to też szczęście, nieszczęście z downtem. No bo te procesy jednak uważam, że fundamentalnie trzeba dobrze sobie zbudować, zanim zrobi się jakiś dodatkowy scale później, bo ciężko te procesy gdzieś nam odkręcać, nie. Okej, okay, to ja jestem Piotrek. Cały czas jestem pod wrażeniem tej historii, jakoś nie mogę się wbić, ale e, tak, możecie mnie znać albo nie znać, ale e, jestem współtwórcą interview bardzo fajny serwis kariery, więc trochę bliźniacza branża do tego, co robi Piotrek. No i ta historia jest o tyle fajna, jeżeli chodzi o interwium, że zaczynaliśmy bardzo skromnie. Trzy osoby i pies. W 2014 roku. W 2019 mieliśmy ponad 100 osób i łączyliśmy się z taką dużą firmą z Doliny Krzemowej, więc przeżyłem exit. Bardzo fajna sprawa pod wieloma względami. Zostałem też z firmą kupującą nas przez jeszcze kolejne dwa lata i pomagałem w wielu rekrutacjach, także międzynarodowo, aby to wszystko fajnie osadzić. No ale przez to, że gdzieś tam nie jestem człowiekiem dużych firm, to teraz jesteśmy znowu w okopie, bo robimy całkowicie od podstaw spółkę, która nazywa się Morgrove i w Morgrow będziemy tworzyć e, trzy serwisy od podstaw, a właściwie już tworzymy. Więc teraz jesteśmy na etapie no tak 30 mniej więcej osób, które zatrudniliśmy, więc cały czas dużo rekrutuję. No od tego 2014 roku mnóstwo, mnóstwo rekrutacji, więc miło mi, że jestem na tym panelu. Dzięki, i to chyba to jest to intro. Nie mam żadnych Super, Dzięki. Nie, 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 nie mam żadnych historii. W ciężko, ciężko was przebić na początku. Dobra. E, tak, żałują ci, co, co nie wytrzymali tutaj z nami dłużej. Natomiast słuchajcie panowie, ja tak na samym początku chciałem zadać wam pytanie, właśnie o ten nasz taki fanderski gut feeling, bo on myślę, mi szczególnie na samym początku bardzo mocno służył i sprawił, że rzeczywiście wyciągnąłem wielu moich kumpli do, do roboty i rzeczywiście to bardzo mi pomogło, bo to byli ludzie bardzo, i są ludzie bardzo lojalni, którzy wszyscy w zasadzie są dalej z nami w organizacji, ale z biegiem czasu gdzieś już ten gut feeling w sytuacji, gdy, gdy jest to osoba z zewnątrz już u mnie nie działał tak dobrze. I... Dlatego też, dlatego też ja już nie uczestniczę w wielu, w wielu rekrutacjach. Ja przede wszystkim skupiam się na tych kluczowych rolach, czyli na tych właśnie pozycjach head, C-level, czy też osoby, które bezpośrednio ze mną współpracują. Teraz właśnie zatrudniliśmy Jacka, Pierre'a Managera, który jest tutaj z nami też. Więc tak to wygląda, tak to wygląda u mnie. Zastanawiam się, jak, jak wy rekrutujecie, jak wy wchodzicie w procesy rekrutacyjne jako founderzy. Wow, no my to totalnie jesteśmy wkręceni z Kubą, z Kubo z drugim founderem, bo jesteśmy na wszystkich finałach rekrutacji, nawet jak mieliśmy 140 osób, to zawsze w finale braliśmy udział, no głównie z tego względu, że tak na samym początku każdej firmy, no to trochę ten gut feeling i to w jaki sposób ta firma funkcjonuje, no to można rozbić na pewne rzeczy, prawda, że tak jakby głębiej się zastanowić, to wcale nie jest jakiś gut feeling, tylko ta osoba, z którą gadacie, no coś wam mówi, prawda i to coś w pewien sposób z wami rezonuje, czyli jest zgodne z jakimiś waszymi wartościami, albo ze skillami, których poszukujecie, albo nie. Więc czasami coś takiego, co w tej rekrutacji nie pasuje, można pewnie porozbijać na atomy i zobaczyć, tak, e, czym to tak naprawdę jest. Więc my mnóstwo czasu spędzaliśmy na tym, żeby stworzyć sobie takie nasze wartości, które są właśnie listą takich rzeczy, które czuliśmy, że tak gut feelingowo e, nie pasują nam w kandydatach, których zatrudnialiśmy. No i przez to, że tak no, z 200 osób razem zatrudniliśmy, no to cały czas jesteśmy w każdym z finałów rekrutacji i może mamy trochę inne podejście, ale no nie, nie chcemy tego odpuszczać, dlatego że z perspektywy kandydata to pewnie też jest fajne, jak na koniec dnia zobaczę osoby, które e, prowadzą firmę, których wizja gdzieś tam jest realizowana. No Na koniec dnia to jest też kandydat, który dołącza do jakiejś przygody zawodowej. Więc jeżeli dobrze zna to, co reprezentują sobą te osoby, które gdzieś tam są na górze, tym lepiej pewnie dla kandydata. No My mamy super pogląd na to, czy ta osoba pasuje do tej kultury, którą zdefiniowaliśmy. Więc mamy trochę inne podejście, co kosztuje nas dużo, dużo pracy. Ale później się opłaca, dlatego że jestem super zadowolony ze wszystkich teamów, jakie z nami pracowały. Możliwe, że to jest tego część. Tu będę pewnie nieskromny, ale ta kultura jest dla nas mega istotna, jest bardzo mocno zdefiniowana i tego zawsze w kandydatach szukamy we dwóch, między innymi w finałach. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo długo pracowałem w sprzedaży, ponad 10 lat, i wydaje mi się, że z biegiem czasu sprzedawcy. Mają w sobie taki instynkt, że szybko są w stanie po pierwsze nawiązać relacje z drugą osobą, ale też szybko te osoby są w stanie wyczytać. Nie? I u mnie jakby ta, ta, ta umiejętność weszła na taki poziom, że ja czasami po pół godziny rozmowy już wiem, że coś się po prostu nie uda. A jeżeli chodzi o gut feeling, to chyba absolutnie najlepszym przykładem, i to jest najlepsza rekrutacja, jaką zrobiłem u siebie w firmie. I nie wiem, czy ktoś z Was był wczoraj na, na meetupie tutaj Każdy Tornado. Piotrek z, z Inframediki opowiadał bardzo nieudaną rekrutację Chief Commercial Officera. U mnie ta pozycja się nazywa Chief Revenue Officer. Jak tylko dostaliśmy potwierdzenie, że mamy rundę A, no to pierwsze, co mówię, no ja nie zbuduję zespołu go-to-market, bo po pierwsze nie mam na to czasu, a po drugie, no ja się na tym nie znam. Ja zawsze byłem Lonely Wolf i ja sobie sam sprzedawałem. I pierwsze co mówię, zatrudniam Ci w Revenue Officera. Dosłownie dwie godziny później dostaję maila od jednego z naszych partnerów, że on tam słyszał, że będę kogoś zatrudniał na Stany. I tutaj jest taka G. G pracowała u innego naszego partnera. Żeby dać wam wyobrażenie jakby kalibru, pracowała jako VP Partnerships and Sales w firmie, która urosła od 0 do 24 milionów dolarów w ciągu 4 lat. I ona odpowiadała, rekrutowała cały zespół, więc tak jak wszyscy mówią, że mega ciężka rekrutacja, my na pierwszej rozmowie, na którą umówiliśmy się na, na godzinę, ona jest w San Francisco. Rozmawialiśmy do drugiej w nocy mojego czasu, zaczęliśmy o dwudziestej i te rozmowy trwały praktycznie cały czas, dzień w dzień przez dwa tygodnie. I ona na początku powiedziała, że nie, ona nie szuka pracy. Ona teraz poszła do, 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 do VC, który inwestuje w startupy służone przez kobiety. Ale właśnie ten taki gut feeling cały czas mi podpowiadał, że to jest idealna osoba. Ja nie zrobiłem ani jednego reference checka. Ani jednego. Nie rozmawiałem w ogóle z firmą, w której ona pracowała. Po prostu ten gut feeling mi mówił, że to jest naprawdę osoba, że nadajemy na tych samych falach i byłem w 100% pewny rekrutacji. Uwierzcie mi, że. Nie ma szans, żeby Viewstuff to Rust, tak jak rośnie teraz, gdybym ja tej osoby wtedy nie zatrudnił. Nie? Więc słucham gut feelingu, ale też się nauczyłem, żeby uważać, bo czasami jest tak, że ja mogę z tą osobą nadawać na tych samych falach, ale jeżeli to nie jest osoba, która będzie raportować bezpośrednio do mnie i ma budować jakiś zespół, to może niekoniecznie mój gut feeling będzie dobry dla tych ludzi, którymi ta osoba będzie zarządzać. Więc tak jak u was, ja biorę udział praktycznie w każdej rekrutacji końcowej, żeby sprawdzić culture fit. I to też, jeżeli ta osoba dochodzi do tego etapu, to, to tak jak Stefan w Buksi, ja tam wchodzę, żeby naprawdę przekonać tą osobę i sprzedać jakby firmę, kiedy ja już wiem, że wszyscy wcześniej dali okejkę okay i chcemy tą osobę zrekrutować, nie? Dzięki panowie. Fajnie, że mamy tutaj na to trochę, trochę inny pogląd i ja nawiążę do tego, co powiedziałeś Patryk. Czy ta osoba, o której mówiłeś, to była twoja, to była twoja najważniejsza rekrutacja? Tak, i pierwsza tak naprawdę po, po rundzie A. No. Bo, bo ta osoba później zbudowała nas cały zespół GoToMarket, którym przedtem byłem ja, a teraz tych osób jest ponad 50. Okay. Dzięki, ja też nawiążę do tego, bo w zasadzie też zadawałem sobie jakiś czas takie pytanie, i myślę, że warto jest, żeby każdy sobie kto, kto robi rzeczy w internecie, właśnie zadał jaka rekrutacja była w sumie wasza najważniejsza bo w moim przypadku to akurat był... Łukasz Żółki, i to była trzecia osoba, która do nas dołączyła, więc ten zespół, mimo to, że pojęcił się jedną osobę, to się powiększył o 50% w tamtym momencie. No i to był akurat kluczowy moment, bo my przez pierwszy rok w ogóle nie zarabialiśmy, robimy bootstrap, więc tak naprawdę dawałem mu do ręki dwa koła po prostu, żeby miał po prostu na, na jakiś pokój kawalerkę, natomiast on jest akurat, ta osoba okazała się świetnym generalistą i był w stanie wejść buty zarówno sprzedawcy, gości od obsługi klienta, kogoś do marketingu i myślę, że gdyby, gdyby nie to, no to moglibyśmy bardzo, bardzo, bardzo wolno rosnąć i to była, myślę, taka pierwsza no, pierwsza rekrutacja właśnie i rekrutacja w oparciu o, o taki gut feeling. Natomiast no, kluczowe zdobieranie też właśnie tych osób na, na różnym etapie, dla mnie najważniejsze to były właśnie ten, ten hiring Łukasza, a potem myślę, myślę, że dołączenie właśnie, tak jak tutaj wymieniłeś Bartka, Bartka Piesucha, to jest osoba, która układa sprzedaż w grupie, w grupie pracy i też nas u, nauczyła tego, jak, jak to robić na tym rynku portali, portali o pracę. Także, także to tak z mojej, z mojej perspektywy, natomiast no też tutaj to docieranie się też z takimi osobami, tak jak tutaj mówicie, przekonywanie ich czasami, żeby do nas dołączyli, no to u mnie na przykład trwało lata i to nie było tak, że była taka sytuacja, że ja lata przekonywałem Bartka, żeby do nas dołączył, tylko poznaliśmy się w momencie, kiedy nas nie było stać na to, żeby go zrekrutować, ale tą relację budowaliśmy i po zasadzie dwóch latach, kiedy już była taka możliwość, to, to rzeczywiście zaprosiliśmy go do, do tego projektu i jest z nami do, do dzisiaj. E, więc e, jestem ciekaw też Piotrek, jak to u ciebie wygląda, jeżeli chodzi o to, jak, ty, ty, ty masz też super silnego kofandera, e, prawda? więc e, zastanawiam się, jak to z waszej perspektywy wygląda, która to... re, rekrutacja była najważniejsza My... dla was? O, to, duże pytanie, to znaczy wydaje mi się, że wiele, wiele rekrutacji było trudnych, na pewno taka pierwsza, która była super dużo znacząca, to była rekrutacja Michała e, w 2000 chyba, w 2017 roku Michał miał zostać naszym Head of Engineering. No i w dosyć takiej nietypowej sytuacji, bo pierwszym naszym founderem technologicznym e, był Kacper. E, no i musieliśmy pomóc mu okiełznać tematy związane z zarządzaniem zespołem no i to było ciężkie tak, że mamy CTO w teamie, ale potrzebujemy kogoś kto będzie miał trochę większe skile niż te których nauczył się w organizacji, prawda. Więc tam mając 30 osób przekonać kogoś żeby do nas przyszedł z rosza, w którym ma nie wiem 100 osób pod sobą tylko, no to, był to pewien, było to pewne wyzwanie no i to, tę rekrutację dosyć ciepło wspominam nie trwała tak bardzo długo, bo udało mi się ją spiąć tam w półtora miesiąca, Byłem w nią super zaangażowany, bo wiedziałem, że no albo nam się to uda, albo nie i będziemy palić mnóstwo pieniędzy, jeżeli chodzi o zatrudnianie kolejnych devów, czy teamu produktowego, więc to była taka jedna trudna, ale tak całkowicie szczerze to super trudne były rekrutacje teraz, czyli wiecie tak z mojej perspektywy, no jest tam exit, firma już jest poukładana, duża no 140 osób, My z niej odchodzimy, próbujemy zrobić coś od nowa, no i e, to jest ten taki trochę trudny moment, tak? Że trzeba komuś powiedzieć, że hej, będziemy robić znowu duże rzeczy, ale musisz mi uwierzyć, a ja jestem sam w uworku, prawda? Do końca roku będziemy mieć 50 osób. To też nie jest taka prosta e, rekrutacja, mimo tego, że e, na, na stanowiska, które byłyby bardziej takimi specjalistycznymi, a niekoniecznie headowymi, więc to nie jest tak, że tylko te headowe są super trudne. E, znam przykłady rekrutacji office menadżerów e, też u nas, e, które były trudne z tego względu, Ciężko nam było znaleźć osobę, która by idealnie pasowała i pomogła e, zbudować to biuro. Więc e, kilka takich typów pewnie cały czas gdzieś się pojawia. E, dużo zależy od momentu, w którym jest firma. Więc e, z mojej perspektywy te dwie tak jakoś mocno zapamiętałem. Okej, okay, okej, okay, dzięki. No to właśnie tak jak mówisz, dla każdej branży i dla każdego biznesu to jest bardziej osobliwy. My mamy na pewno łatwość z zatrudnianiem ludzi do zespołu handlowego, natomiast dużym wyzwaniem jest dla nas rekrutacja do zespołu marketingu, bo przez, cały czas jesteśmy organizacją w sumie marketing driven i tutaj szukamy gdzieś tam bardzo określonego typu osób, które też rozumieją marketing partyzancki i to jest akurat dla nas ten obszar, który, który w sumie jest najtrudniejszy, ale zastanawiam się, bo tutaj Patryk też mówiłeś o tym downscalingu, i tutaj przebijały się wątki związane właśnie z, z kulturą organizacji. I jak na jakim wy etapie tutaj jesteście? Czy macie to w tym momencie silnie zdefiniowane? Bo ja, mimo tego, że nas jest 200 osób, no to my podchodzimy do, do wątków związanego z układaniem kultury już od jakiegoś czasu, ale tutaj się śmieje i się pada. O Karolina mówi ciężko, dokładnie, dokładnie. Takie jest i gdzieś tam czujemy, że rozumiemy w oparciu o jakie rzeczy, jaki zestaw cech szukamy, szukamy tych ludzi, ale nie mamy tego tak na twardo zdefiniowanego i zastanawiam się jak to, jak to jest u was. Mam zacząć? Śmiało. Tak? No, rozkręcasz to... się, widzę to. Tak? E, dzięki. E, więc u nas jest to tak bardzo mocno zdefiniowane. To głównie wynika z tego, że e, jak wszyscy founderzy, my się naczytaliśmy tego, co się dzieje w Netflixie na przykład, prawda? Czyli w ogóle ten tam 200 slajdowy e, culture deck to było coś, co znaliśmy tak w ogóle z głowy na pamięć. No i tam e, było tak, że nas super pociągało to, żeby zdefiniować, czym ta firma ma być, prawda? Czyli jeżeli my o czymś mówimy, że hej, chcemy, aby ludzie, którzy do nas przychodzą, się rozwijali, no to wszyscy, którzy do nas przychodzą, Chodzili mówili coś innego, czym ten rozwój jest, prawda? Dla jednych to jest tam przeczytanie e, książki fikcyjnej w języku angielskim, dla innej to jest e, zapisanie się na jakiś kurs, dla jeszcze kogoś innego to jest pójście na studia. Więc my bardzo mocno e, rozbijaliśmy to na atomy i zastanawialiśmy się, czym to jest przede wszystkim dla nas. E, I z tego wynikła taka bardzo fajna e, rzecz, że zbudowaliśmy swój pierwszy culture deck, który mocno okomentował nam team, dodając mnóstwo przykładów tego, czym te wartości nasze są. Część osób wtedy też powiedziała, że fajnie, że o tym w ogóle mówicie, chłopaki, cool story, ale mi się to nie podoba. No i to też było OK, prawda? Czyli jak przychodzi do nas, to ta firma trochę inaczej wyglądała. Jak zdefiniowaliśmy wartości, wyglądała pewnie jeszcze trochę inaczej, ale od tamtej pory nigdy nie mieliśmy sytuacji, gdzie ktoś kto do nas przyszedł, powiedziałby, że spodziewał się czegoś innego w trakcie rekrutacji niż to, co zastał, jak już został. Zatrudniony. Więc to jest dla mnie coś takiego, z czego się super pewnie cieszę. No bo zdefiniowanie tego culture fitu, który yy, nie jest taki łatwy, a w wielu firmach polega na tym, czy się kogoś lubi lub nie, tak szczerze, yy, to jest super, super duża rzecz dla nas. I no, u nas jest to dosyć mocno rozpisane. Cztery filary, mnóstwo przykładów, yy, trochę rzeczy inspirowanych Netflixem, no ale pewnie większość film, które mają się szybko rozwijać, są w jakimś sensie w pewnym DNA do siebie podobne. Więc u nas to ma mnóstwo przykładów, żyje. Jest nie tylko w rekrutacji, ale też w ocenach, które mamy z naszymi ludźmi. No i to jest to. Bardzo mocno w to wierzymy. Pewnie stąd. Ok, tak czyli to zatrudniacie i też feedbackujecie ludzi właśnie w oparciu o tak. te wartości, które macie. w Tak, kulturze. totalnie tak. Wszystkie decyzje też staramy się podejmować w oparciu o te wartości. No okej, okay, okej, okay, dzięki. Patryk, jak to u ciebie jest? Wiesz, co u nas jest podobnie i my tak naprawdę zanim zrobiliśmy spin-off, pierwsze co powiedziałem, my nie możemy wynieść wartości filmowych diwanty do nas. Tylko usiadłem sobie z batkiem i z Filipem i zdefiniowaliśmy, i stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jak sobie od Front zrobimy jakiś skrót, i tym skrótem będą wartości. Wszyscy w branży nas nazywają po prostu VSF, no to zrobiliśmy Vibe, Focus i Self-Driven, I to są trzy takie wartości, które też są później u nas rozpisane w pilarach, i my, jak robimy rekrutację, to mamy właśnie Scorecard. Do Scorecardu są przypisane balanse, czy na przykład nie wiem. 10-15% w zależności od tego, jaka jest waga danej rzeczy. I właśnie ten culture feed jest na 20%, bo ja uważam, że osoba, która może mieć najlepsze kompetencje na świecie, ale nie pasuje do organizacji, po prostu będzie się z nami męczyć. No nie? I mamy zrobione pytania. Takie same pytania zadajemy praktycznie wszystkim kandydatom. I to są pytania, na przykład, żeby sprawdzić vibe. Opowiedz najśmieszniejszą historię w Twojej ostatniej pracy. Nie? I na podstawie tego, jak ta osoba w ogóle opowiada i, i jaką historię wybrała, jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest osoba, która rzeczywiście jest w stanie e, jakby do tego podejść, żeby sprawdzić, nie wiem, vibe to jest też takie transparencji i czy to jest osoba, która ma bardzo dużo ego, czy nie. Pytamy o, czy możesz przytoczyć e, sytuację, w której popełniłeś albo popełniłaś błąd, jak ten błąd wpłynął na twój zespół, jeżeli ta osoba bez mnie okiem Przychodzi z błędem, wie, jaki to miało wpływ, no to wie, że to nie jest osoba, która ma dużego, bo jest się w stanie do tego przyznać i o tym opowiedzieć. Nie? Więc u nas właśnie ta rekrutacja na podstawie culture fitu jest jest turboważna i, i to jest praktycznie to, co ja sprawdzam na, na, też na samym końcu rekrutacji, bo mam też takie swoje pytania, i ja też pokazuję tym kandydatom na rozmowach, że ja też jestem otwarty, jakby to founderzy powinni narzucać tą kulturę i lead by example. Nie? Więc to jest coś, czego my mega pilnujemy i na każdym jednym CEO monthly jest po prostu jeden slajd, our culture, trzy wartości. Okej, okay, okej, okay, dzięki. Ja też rozwinę to bezpośrednio, jak to u nas wygląda, bo my jesteśmy na takim etapie, gdzie nie mieliśmy takiego procesu zakomunikowania kultury do organizacji, natomiast mamy właśnie pewne, tak jakby korowe wartości, tak jak właśnie automotywacja, pokora, chęć do rozwoju, pod które układamy, właśnie, mamy set pytań podczas rekrutacji, a pytania de facto są dla nas taką takim reason to talk, czyli właśnie, wytrychem do tego, żeby tego kandydata bardzo, bardzo mocno poznać. I właśnie tutaj, jak to, jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o... Ten culture ten kandydatów. Czy czujecie, że rzeczywiście ci kandydaci są w stanie też um, o tym opowiadać? Jaka jest kultura w Waszych firmach? Dla nich to jest tak jasne? To jest często przewija się u was w waszych organizacjach? Yeah. Chodzi o, o to, czy kandydaci, którzy stają się team memberami, tak? tak? Nie, no, totalnie. To znaczy, my, my od samego początku w ogóle strony kariera bardzo mocno komunikujemy to, jaką firmą jesteśmy, więc pewnie to sporo też tarapatów takich związanych z językiem i z tym, jak się współpracuje z tymi ludźmi, rozwiązuje, no bo u nas to jest bardzo transparentne. Czyli jak przyjdziesz, to będzie wyglądało w taki, a nie w inny sposób. To jest prezentacja mówiąca o tym, w jaki sposób staramy się na co dzień zachowywać, opisująca te wartości. No i wszyscy od początku trochę z nimi żyją i to jest pewnie fair. Jeśli o to chodziło w pytaniu, nie, może nie złapałem. Tak, tak. tak, tak. Możemy tak zacząć. Okej, okay. a w, w, w takim razie, czy sądzicie, że akurat jeżeli chodzi o ten wątek kulturowy, to jest wasz atut na, na rynku? Czy wy próbowaliście tą kulturę z, przedstawić w taki sposób, aby w jakiś sposób się nią wyróżnić przyciągnąć kandydata, czy... Czy nie patrzycie na, na kulturę w ten sposób jako pewien aset do, do przyciągania właśnie ludzi? Wiesz, to, to to co dla mnie było chyba takie najbardziej mind blowing, to nasi ludzie w Stanach powiedzieli, że oni chcą pracować dla firmy z Europy, bo my mamy jakby totalnie inne podejście do pracy i szczególnie jak właśnie zrozumieli, jak wyglądają nasze wartości i co jest dla nas ważne. Powiedzieli, ok, wchodzę i sprawdzam, a później mamy ten IMPS, nie? czyli rzeczywiście sprawdza, sprawdzamy, że to, co obiecaliśmy, to później dowozimy. Bo wiecie, to nie jest łatwe wrzucić sobie wartości na slajdy. Przychodzi pan prezes, opowiada, jakie mamy wartości i cześć. Tylko na każdym jakby etapie można tą kartę wartości wyciągnąć. Nie? Więc jeżeli mamy wartość fokus i widzimy, że nie wiem kolega z zespołu wziął sobie na, na barki za dużo i zaczyna się gdzieś tam rozjeżdżać to weź przyjdzie i powiedz hej wartość focus może zdeleguj sobie trochę więcej tasków, nie? więc u nas właśnie te rozmowy i, i MPS to jest taki główny wskaźnik, że ludzie rzeczywiście jakby ufają, że to co my komunikujemy jest później użyte w praktyce. Okej, okay, dzięki. A jeżeli chodzi jeszcze o ten wątek, tutaj szczególnie do Ciebie Piotrek pytanie z racji tego, że jak budowałeś interwium i też to te wartości, to one były jednorodne i takie same przez cały okres? Czy one się zmieniały? Zmieniało się, to znaczy na samym początku to było bardziej związane z takim teamem 15-20 osób, które mieliśmy. Ale tak mniej więcej jak mieliśmy 70 osób w firmie, postanowiliśmy to sprawdzić. No i zatrudniliśmy do współpracy Anię, takiego psychologa organizacji, która nam firmę przebadała wewnętrznie. No, i bardzo dużo rzeczy, o które pytała, to były te tematy wartościowe. I wtedy coś, co mnie super uderzyło tak pozytywnie, to było to, że 70, bodajże 5% osób w teamie widziało te wartości komunikowane przez nas na co dzień w pracy, i to było naprawdę mega fajne. Natomiast kilka osób wspominało o tym, że niektóre z nich można by było bardziej dopasować do stanu rzeczy 2018, a nie tak jak były opisywane w 2017, więc trochę je zmieniliśmy. Znowu warsztatowo z całą firmą, gdzieś tam na off-site nad tym wszystkim pracowaliśmy. No i sporo przykładów zostało zmienionych. Taki dobry przykład tego to jest bycie w 100% transparentnym. My mega z w to wierzyliśmy na początku firmy. No i był taki moment, gdzie wszystkie budżety były całkowicie jawne, wszystkie nasze komentarze w rekrutacji były całkowicie jawne, wszystko dla wszystkich było jawne, ale to nie było chyba takie dobre. Tak do końca, wtedy my się bardzo inspirowaliśmy wtedy taką firmą, która się nazywa Buffer. Buffer jest o tyle fajną firmą, w której widać w ogóle jak każdy dolar zarabiany przez tą firmę jest rozdysponowywany przez nich, prawda? Więc tam jest wszystko totalnie jawne, nam się to mega podobało, ale zauważyliśmy, że to nie jest takie łatwe do e, e, zaimplementowania, może w Polsce, może wtedy w naszym teamie, nie mam pojęcia, natomiast e, ludzie wtedy częściej skupiali się na tym, żeby mówić, że hej, widziałem wasz komentarz odnośnie tego kandydata na jakimś tam systemie rekrutacyjnym, e, dlaczego tak go oceniliście, a my tak mówimy, no hej, to nie jest tak jakby tak istotne teraz, nie wiemy czy tego kandydata zatrudnimy, po co w ogóle o tym gadamy, więc zmieniliśmy tą stuprocentową transparentność po prostu na dobre komunikowanie się. Więc dopracowaliśmy trochę nasze wartości wtedy, jak firma zaczynała rosnąć. Więc wydaje mi się, że to się cały czas zmienia. Morgrove ma bardzo podobne wartości, dlatego że dużo ludzi, którzy z nami współpracują, też to podzielają. To jest to samo DNA, ale nie wiem, czy za rok one będą brzmiały dokładnie tak samo, no bo świat się zmienia, ludzie dookoła też i my pewnie w tym wszystkim też się trochę zmieniamy, więc one ewoluują. Ale takie DNA jest gdzieś cały czas podobne. Patryk, jak to u Ciebie jest? To w sumie jest dosyć młodą organizacją, więc... Tak, ale my, my jakby podobnie, jakby te same wartości VIBE, FOCUS i self-driven dostają, ale cały czas je gdzieś tam precyzujemy, bo... Ludzie na przykład na początku trochę źle rozumieli fokus, bo dla nich fokus to było na zasadzie, jak przychodzi kolega, to mówi, Nie, nie ja się tym nie zajmuję, weź sobie iść, A z drugiej strony mamy vibe, gdzie jakby ta, ta współpraca pomiędzy działami, nawet jeżeli ktoś nie jest do końca odpowiedzialny, ta rozmowa gdzieś tam powinna być, więc cały czas gdzieś tam jeszcze dopisujemy, żeby się upewnić, że wszyscy to rozumieją. I właśnie zbieranie tego feedbacku od ludzi w firmie jest kluczowe, no bo my, jako founderzy, mamy swoje wyobrażenie, ale później jest komunikacja i zbieranie feedbacku od ludzi, żeby to dostosowywać na podstawie tego, jak oni to rozumieją. No Okej, okay, dzięki panowie. Myślę, że ten wątek tych wartości tak, możemy sobie tutaj już zamknąć. Ja natomiast chcę przejść, bo rozmawialiśmy sporo o rekrutacji, ale tak już na zakończenie tej naszej części może ślina. chciałbym trochę opowiadać o zwalnianiu i jak do, do tego podchodzicie, bo wiemy, że rekrutowanie osób do, do startupu to jest czasami jak chodzenie po polu minowym. i zastanawiam się jak macie taki bad hire czy też sytuację, w której to zaczynacie mieć wątpliwości co do, co do osoby, która jest z wami na pokładzie. Czy macie jakiś system do tego, żeby... Mm, Dawać jakąś szansę, czy macie jakiś okres naprawczy, czy może po prostu stosujecie zasadę, e, gdzieś tam e, zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko i jest to e, generalnie w ten sposób podejście bez szerszego kontekstu. Jak to u Was wygląda, jeżeli chodzi o zwalnianie? Piotr? Zacząć ja mogę to znowu, tak? Okej, okay, tak patrzysz na mnie, nie wiedziałem, czy Patrykowi nie dać szansy, żeby nie było, że się wbijam. Tak? Wychodzimy ze wskazówkami z gara. Tak, mamy na to pewien framework, nazywa się on Difficult Performance Conversation, w skrócie DPC, który poprzedza wszystkie te rzeczy, prawda? Czyli dla mnie, jako dla osoby, która gdzieś tam jest liderem, founderem, super dużym problemem byłoby to, że kogoś zwalniam, a ten ktoś jest zaskoczony. No to jest ogromny fail. To, czy, to się nie powinno dziać, i w ogóle takie rzeczy są naprawdę złe, tak najzwyczajniej w świecie, pod każdym kątem więc e, osoby, którym coś tam u nas nie idzie, zawsze o tym wiedzą i mają szansę, aby na to zareagować. Ten feedback nie jest tylko oparty o rzeczy związane z takimi tematami performanceowymi, tak brzydko mówiąc, ale też stara się dotrzeć do tego, co jest e, taką przyczyną tych problemów performanceowych. I jeżeli e, e, te problemy performance'owe, ten root cause tych problemów e, jest możliwy do zmiany, no to dajemy tym osobom szansę. Natomiast jak gadamy o tym z naszymi liderami, oni mówią, że nie wierzą w to, żeby coś się zmieniło, no to wtedy uczciwie po prostu o tym temu kandydatowi staramy się mówić, ale te osoby nigdy nie są zaskoczone, więc e, zawsze staramy się bardzo mocno e, przykładać do tego, aby się feedbackować po prostu tak na bieżąco. A do tego mamy coś, co bardzo nam ułatwia sprawdzanie jak nam idzie, czyli okr się -y. no, Dobrze wszystko planuje, dostarcza, no to życie jest prostsze. Jeżeli tego nie robi, no to trzeba się zastanowić dlaczego. Jeżeli to wynika z tego, że ta osoba nie, wiem, nie ma skilli, no to może jej trzeba pomóc, może trzeba jej to ułatwić, jak nie ma willa albo są jakieś inne tarapaty, no to trzeba się zastanowić, czy warto taką współpracę kontynuować, ale to jest zawsze bardzo przejrzyste i transparentne. Okej, okay, dzięki. Więc y, u nas my wyszliśmy z takim podejściem, że Nikt nie może rozpocząć rekrutacji, dopóki nie ma rozpisanego roles as and responsibilities i 90-day plan. Nie? Ja uważam, że ten 90-day plan to jest absolutny klucz, bo większość ludzi jesteśmy w stanie zweryfikować w pierwsze 90 dni. Ten plan jest podzielony na 30, 60, 90 i jest też połączony z OKR-ami, no więc taka osoba ma weekly ze swoim przełożonym. Później ma też monthly meetings, gdzie widzimy ten performance, no jest podsumowanie kwartału. więc to są takie rzeczy, gdzie znowu sprawdzanie performanceu i to jest zbieranie feedbacku od ludzi dookoła, więc mamy 360 feedback, więc używamy różnych narzędzi, żeby jak najszybciej ten performance sprawdzać, ale też użyte do tego, żeby jak najwięcej feedbacku zebrać jak najszybciej, wrócić do tej osoby, powiedzieć nad tym masz pracować, bo to tutaj nam nie gra. I jeżeli widzimy improvement, to jest OK. Ale jeżeli komuś mówisz, idź w lewo, bo jakby zespół tak mówi, a ta osoba cały czas na prawo, to znaczy, że w ogóle nie słucha i nie ma jakby takiej no, chęci do zmiany, nie? więc wtedy jest bardzo szybki fire. OK, okay. dzięki za, za ten kontekst, panowie. Słuchajcie, pogadaliśmy sobie o rekrutacji, o, o kulturze, a także o zwalnianiu. Ja może myślę, że to jest też czas na to, żebyśmy posłuchali może jakichś pytań z, z sali, jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie. Dobrze, jest pytanko, śmiało. Proszę. Cześć, Tomek, Krystymo z tej strony. To pytanie w sumie do wszystkich, ale zainspirowany Patrykiem, jak już macie taką osobę w zespole, która jest kluczowa i nie widzicie w ogóle, jak firma ma się dalej rozwijać, gdyby odeszła? Co robicie, żeby się zabezpieczyć przed tym? I pytam pod kątem i umów, i powiedzmy takiego backupu rekrutacyjnego, ale też sop czy udział w. Tak, no to udziały to wydaje mi się, że już podstawa, bo sea bo level high to, to też jest jakby no trochę founder, szczególnie na tak wczesnym etapie, więc ja to przynajmniej tak postrzegam. Więc ten pakiet udziałów jest, jest duży. Poza tym osoby takiego kalibru też mają tak duży poziom motywacji, że wiesz, jeżeli ona by do nas przyszła i nie wiem, po pół roku czy roku odchodzi. To coś jest nie tak, no nie? Więc tutaj są rozmowy, i właśnie na, na etapie rekrutacji to, co ja mega dużo podkreślałem, to jest let's be transparent, nie? Jakby możemy rozmawiać absolutnie wszystkim, ja uważam, że praktycznie każdy problem da się rozwiązać, tylko trzeba o tym rozmawiać. I jakby zachęcam wszystkich w zespole, żeby nie czekali do momentu, że jakaś bomba po prostu wybucha i czasami to jest bomba emocjonalna, bo ktoś coś w sobie dużo trzymał, więc bardzo częste rozmowy one on one, więc to są te wszystkie rzeczy, które też powiedziałem, jakby ten 90 day plan, nie? Ale to jest później cały czas kontynuowane, żeby te rzeczy wyłapywać. Jakby wiesz, backup, recruitment, nie wiem, jakby na pewno w każdym startupie są osoby, gdzie masz tak zwany bus factor, jeżeli kogoś romni autobus, no to masz duży przypał i ta osoba na pewno taką osobą jest i nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, że w razie czego sobie będę trzymał relacje z pięcioma innymi CRO, bo jak G odejdzie, to od razu mam kogoś na jej miejsce. Nie? To, są, to są mega ciężkie rzeczy. Więc wydaje mi się, że szczególnie jeżeli to nie jest zakomunikowane e, odpowiednio wcześniej, bo takie sytuacje też mieliśmy, że ktoś przychodzi w i mówi, no nie daj rady, jak masz 3-6 miesięcy i taka osoba się zobowiązuje zostać, to jest inaczej. Ale to jest z dnia na dzień, to mówię, albo ktoś ma raka, hehe, e, albo po prostu e, albo po prostu jest już doszło do takiego momentu emocjonalnego, bo się z tobą tym feedbackiem nie dzieliła, że po prostu rzuca papierami i cześć. Nie? Ale to nie wiem, co się musi dziać, żeby do takiej sytuacji doszło. Nie wiem, co mogę dodać. Brzmi, brzmi naprawdę dobrze, solidnie. No, o, o to chodzi. Natomiast pewnie tak totalnie nisko poziomowo schodząc, to... Yy, wydaje mi się, że jak masz problem z kimś, kto został zatrudniony i zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy nie potrzebuje ta osoba jakiegoś planu backupowego, to znaczy, że po prostu nie powinniście współpracować. ponieważ jak najszybciej znaleźć backfill, po prostu. Problemu nie mam, ale się zastanawiam nad ESOPem em nad, dla pracowników. Yy, wiesz co, ESOPy są standardy rynkowe. Jak jesteś VC back, to jest mnóstwo... Takich benchmarków i są firmy, które te dane zbierają, i po prostu sobie wchodzisz i masz jakiś tam benchmark, bo to też jest kwestia negocjacji, nie? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, o, chcę 5%, mówię, halo, ale przy, przy twojej podstawie bonusach, jakby nawet wejścia na etapie Series A, przebadanych zostało 2000 osób na rynku w Stanach, w San Francisco, no to ciężko się nie zgodzić się gdzieś tam z benchmarkiem, a of, moja oferta jest w tym poziomie. Więc ja na, ja na początku wiem, że nigdy w życiu nie trudowałem ci w revenue officera, szczególnie w Stanach, yy, i nie wiedziałem, jaki jest ESOP, więc ja poszedłem do swoich inwestorów, czy możecie pomóc, tak, taki, taki. Dostałem plik i tego pliku używałem do negocjacji, nie? E, tak, ja tak jeszcze powiem, bo z Halling niedawno zakończyłam współpracę i to był bardzo owocny dla mnie czas, i dzięki nim właśnie udało mi się w końcu. Wdrożyć w życie Culture e, Book, o czym marzyłam od dawna i potwierdzam, to działa i to jest ekstremalnie ważne. Ale ja mam takie do Was pytanie, bo robicie to wszystko bardzo poprawnie, czyli tak, jak powinno być ze zwolnieniem ludzi, w sensie takim, że nie, nie zaskakujemy ich tym, e, bo to też źle wygląda wewnątrz firmy, nie? jakby rezonuje to na inną osoby. Natomiast pytanie, czy Wam się zdarzyło kiedykolwiek tak, że. Trochę się tak zbieraliście do tego, żeby nie wiem, tej osobie powiedzieć, kurczę, no właśnie, że wam średnio idzie ta współpraca, popełnia błędy, nie sprawdza się, no i ta osoba jakby pierwsza wychodzi z tam. To trochę jak rozstanie między dwojgiem ludzi. Nie? Ktoś jest pierwszy i myślisz sobie, kurde, chciałem być pierwszy. I w efekcie jest tak, że ta osoba odchodzi z takim poczuciem, że to jest wasza wina że to wy nawaliście, a nie ona, a wasze zdanie jest totalnie inne. To znaczy tak długo zwykaliście, myślicie sobie kurcze no ta osoba odchodzi od nas z takim poczuciem yy, i będzie o tym pewnie mówić na rynku, że to jednak wy, a nie ona, a wy zostajecie z takim poczuciem, że kurczę, no właśnie tak będzie. Nie, nie daliśmy jej tej feedbacku, bo to właśnie w niej tkwił problem, a nie w nas. Czy wam się coś takiego zdarzyło? Tak. Mógłbyś dać przykład takiej no, sytuacji? Jasne, to znaczy my to trochę mamy na, na takie rzeczy często pewne takie określenia, to jest syndrom dobrego wujka, prawda, czyli jak długo bardzo zwlekasz z tym, żeby powiedzieć komuś, że hej, to nie działa, nie podoba mi się to, no to no, no tak, mieliśmy kilka takich sytuacji, może nie będę jakoś personalnie przytaczał tych przykładów, natomiast one zawsze wiązały się z tym, że e, źle rozumieliśmy naszą rolę i bardziej chcieliśmy ocalić tę osobę od jakiejś ciężkiej rozmowy niż organizacji od tego, że ta osoba ją psuje, prawda? No i teraz to jest najczęstszy błąd pewnie osób, które mało takich rozmów przeprowadzało, przeprowadzały albo są niedoświadczone. No i no tak, totalnie byliśmy w tych sytuacjach kilka razy. No oprócz tego, że ma się poczucie takiej, takiego braku satysfakcji, tak, można to tak nazwać, że to nie mycie cię brzydko mówiąc zwolniliśmy, tylko ty odchodzisz, mówisz coś innego w rynku, na rynku przepraszam, mówisz coś innego w kuchni przed odejściem i tak dalej. No, no tak, to jest ogromny fail pewnie tak na koniec dnia, ale no on jest związany pewnie z tym, że y, Osoby, które popełniają ten fail, czytaj ja też, tak? wszyscy moi liderzy tak samo, na 100%, parę razy to mieli, yy, błędnie rozumieją co jest dobre dla yy, organizacji, wersus co jest dobre dla tej osoby teraz, prawda. Odwlekanie ciężkiej takiej rozmowy feedbackowej jest bardzo częste u osób, które mają małe doświadczenie menedżerskie, no bo jest związane pewnie z lękiem przed samą formą tej rozmowy. Natomiast kończy się dokładnie zawsze w ten sposób, o którym mówisz. Ja mam podobnie, tylko też nawiązując do, do tego Factor, to były osoby, które. To były osoby z naszego, naszego inżynieringu, tych ludzi. I mi to było tak komunikowane, że jak te osoby odejdą, to przejebane, nie? I w moim przypadku to było tak, że ja dawałem ten feedback. Jakby to były osoby, z którymi spędziłem bardzo dużo czasu. One miały takie, takie złe zrozumienie albo w ogóle brak zrozumienia dlaczego to, co one robią, ma wpływ na nasz biznes i że to jest jakby wartościowe i miały takie poczucie, że one po prostu klepią kot, ale nie wiedzą, kto z tego będzie później korzystał i same nie wierzyły w to, co robią. Bardzo dużo czasu z nimi spędziłem weszliśmy w performance review i jak one chyba skumały, że my ten performance review robimy i feedback od zespołu może nie być taki dobry, to same zużyły powiedzenia, ale w momencie kiedy one zużyły powiedzenia, ja o te osoby nie miałem ochoty walczyć. Nie nie było sensu, nie? A z drugiej strony teraz dosłownie wczoraj miałem przykład, że bardzo dobra osoba, która jest na pozycji solution architekta w naszym zespole Customer Success Złożyła wypowiedzenie dlatego, że ona bardzo chce pracować w engineeringu nad produktem i był taki fakab, że wzięli go na rekrutację, przemielili pod względem backendu, a gość jest frontendowcem i się nie dostał. Nie? I jakby do mnie mówię co jest grane. Dzisiaj wszystko jest odkręcone, nowe, zajebisty gość zostaje. Więc wydaje mi się, że tak, najgorsze jest nie dawać feedbacku, ale jak się daje feedback, a te osoby dalej odchodzą, to it's good. nie? Dzięki panowie. Słuchajcie, ja myślę, że możemy tutaj dać kropkę na tą naszą oficjalną część i pytania na, na panel i przenieść się już w kuluary. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że podobało Wam się i bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Brawa dla, dla was, moi drodzy. Naprawdę.